spokojnie sobie wejść w kadencję. Ale taką 180 rzeczywiście sobie trzeba wejść. O to. To trzymaj. Tempa nie będzie dużego, więc już ma pełną kontrolę. Po 3-0 prawie. 19,5 tak. A to sobie tam trzymaj. To Ruda widzę, że ci pogoniła ci kota trochę, Ruda widzę. Myślałem, że to ona będzie wolniej biegła. Dobra Seba, to wracamy do treningu z kadencją trochę, żeby się pobudzać. Ale wydaje mi się, że to jest takie naturalne, że chce się mocniej dowalać i przez to spada kadencja. 19,5 potem spadło na 18,5 troszkę. Końcówka. Daj stopę Antek do środka. Jeszcze robicie? Ile robicie jeszcze? 4, tak? Teraz było po 3,20 tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To jest to 180. Jeszcze dwie. Bo spiemy. Tak, dobrze to wygląda. To jest taka aura Max Wayna teraz. Zobacz jak w piachu jest fajnie przy tym.
srebro jest 3,20. I luźnij plecy, młody. Chyba. O, tak sobie trzymaj. Cały czas kadencja. 30 sekund. Masz fajne kadencji i max payna. Dobra. To teraz zrób tak, że stopy są normalnie. A robisz przywodzicielami. I teraz będzie ci odbijać nogę na zewnątrz, kolano. Czujesz, że idzie na zewnątrz kolano? No, mega odbija. Teraz daj stopy do środka i zupełnie luźno wstawię. Staw biodrowy jest luźny. I teraz taki luźny staw biodrowy dopiero dociskasz ciężarem ciała. O wiele mocniej można dociskać. Tak jest. I to właśnie o to mi chodzi. Przejdź sobie do truchtu teraz z takiej pracy. I teraz dociskaj bardzo mocno, dociążaj staw biodrowy. I jeszcze raz przejdź do marszu. Zobacz, jaka jest różnica, jak tam się ponapinało. Daj stopy do środka, bo już od razu ci poszły na... O, dokładnie to. Przejdź jeszcze raz do marszu. Daj stopy do środka. Zobacz, tak samo pracują stawy biodrowe. O, gdybyś tak ładował. I nie rób mocniej, bo to nawet jest za mocno. O, i to wystarczy. Tylko o ten ruch chodzi. Daj mocniej stopy do środka. Oczywiście przytrzymaj to. I teraz dopiero rozluźniasz nogi. Niestety tak trzeba mocno zrobić. Patrz sobie na stopy. I teraz jest rozciąganie takie dynamiczne. Już się trochę noga napięła. Tulone uda. I teraz daj stopy normalnie i zrób takie sobie krawędziowanie. Może to też wejdzie. Nie może być wstępnie napięta noga. Musisz po takiej zabawie ze stopami do środka, potem jak przejdziesz do pozycji neutralnej stóp, powinieneś mieć takie wrażenie, że jakby bardziej jesteś w stanie się przytulić, objąć biodrem. Jeżeli nie, to z powrotem do środka robisz. I tak męczysz. Musimy zatrzymać miednicę, a ją zatrzymamy tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będzie luz i ta noga wejdzie pod ciebie. Zakres musi być dużo, dużo większy. Raz, dwa, trzy, zróbcie, ja to nagram. Jeszcze raz. Po co się przyznawać, nie? Zmęczenia w górach nie ma. No. Bałem się trochę, że będzie. Tempo lajcik.